Witam ponownie wszystkich zgromadzonych. Mam krótkie wystąpienie, które tradycyjnie poprzedza obrady konferencji, wszystkich konferencji, które wcześniej się odbywały, jak również i dzisiejszą. To wprowadzenie nie będzie trwało długo, między innymi dlatego, że musi się zmieścić w tym harmonogramie 30-minutowym, którym przewidujemy również pytania ze strony dziennikarzy. Więc będę starał się możliwie szybko to przedstawić, żeby właśnie panom dziennikarzom, państwu dziennikarzom jeszcze zostawić troszkę czasu. Po pierwsze, porządek obrad, nie będę go omawiać, bo państwo macie to w tych programach, które każdy odebrał przy wejściu. Będą trzy kolejne sesje, a więc przejdę od razu do tego, co jest meritum. Geneza naszych konferencji smoleńskich. Przede wszystkim trzeba zacząć od chronologii. 20 października 2010 roku Federacja Rosyjska przekazała Rzeczpospolitej Polskiej projekt tego raportu, jaki był przygotowywany w związku z katastrofą smoleńską. 19 grudnia tego samego roku strona polska, czyli Komitet Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, zgodnie z załącznikiem 13, na podstawie punktu 6.3 załącznika 13, złożyła do raportu MAK swoje uwagi, które w istocie na 148 stronach, to jest dokument niezwykły, całkowicie zapomniany, na 148 stronach wylicza błędy i uchybienia strony rosyjskiej i kończy to zdaniem, które w istocie domaga się zupełnie nowego raportu. Strona polska wnosi o ponowne sformułowanie przyczyn i okoliczności wypadków samolotu Tu-154 oraz zaleceń po uwzględnieniu wszystkich czynników mających wpływ na zaistnienie wypadku. Niestety, 12 stycznia MAK przedstawił raport, który całkowicie zignorował. Wbrew temu załącznikowi 13, nie chcę już wchodzić w szczegóły, bo jest to również pogwałcenie po prostu litery prawa. Nie tylko nie opublikował tego, nie tylko nie uwzględnił, ale nawet nie opublikował tych uwag jako załącznika, do czego był zobowiązany, gdyby nie chciał uwzględnić tych uwag. Wydawało się, że strona polska przygotuje całkowicie inne opracowanie. Niestety 29 lipca tego samego roku Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, ta sama komisja, przedstawił raport, który zwany jest raportem Millera, który całkowicie ignoruje również wcześniejsze polskie uwagi i całkowicie zgadza się z wersją przedstawioną przez stronę rosyjską w raporcie MAK. Podstawowe zarzuty, jakie w tym piśmie z 19 grudnia zostały sformułowane, to jest to, że strona rosyjska, kontrolerzy lotu, świadomie wprowadzali w błąd pilotów. Bez wątpienia czynili to świadomie. Mieli po prostu pełną informację i świadomie wprowadzali ich błąd. I druga sprawa, podstawowa chyba. Błędna podstawa prawna, dlatego że obowiązywało w tym samym czasie porozumienie między Rzeczpospolitą Polską i Federacją Rosyjską o badaniu wypadków lotniczych obiektów powietrznych wojskowych. I ono było ważne. Przerzucenie całego dochodzenia i śledztwa na formę związaną z załącznikiem 13 do konwencji ICAO oznaczało jedno, mianowicie, że wszystkie rzeczy, całe dochodzenie zostaje przekazane jednostronnie stronie rosyjskiej. Że strona polska może być po prostu tylko petentem. Co więcej, nawet ten dokument, załącznik 13, uwzględniał możliwość, że strona polska mogłaby się zwrócić jako strona operatora i strona rejestratora samolotu o włączenie również do tych czynności śledczych. Strona polska tego nie uczyniła, a więc nie tylko przekazała stronie rosyjskiej całość dochodzenia, ale uchyliła się również od uczestnictwa w tym dochodzeniu, chociaż miała po temu prawo. Hipoteza, jaka została przedstawiona, wszyscy państwo ją znacie, to jest hipoteza, która określana jest jako hipoteza Mac-Millera, dlatego że to jest dokładnie ta sama hipoteza, a więc, że samolot w gęstej mgle szedł tam poniżej 100 metrów, uderzył w brzozę, odciął sobie kawałek skrzydła, to spowodowało obrót, uderzenie w ziemię i rozbicie na tysiące kawałków, a jednocześnie śmierć wszystkich pasażerów. To jest zdjęcie, które jest chyba najbardziej znane, już leżącego wraku na lotnisku w Smoleńsku. Otóż autorzy tego raportu MAK i również tego raportu Millera każą nam wierzyć, że kadłub tego samolotu, który tutaj widzimy, że został zgnieciony, a nie rozerwany. Myślę, że po prostu w ogóle to jest wstyd, że do tej pory w przestrzeni publicznej ciągle nam się to pokazuje i wmawia, że ta konstrukcja została zgnieciona na skutek uderzeń o ziemię i lub może jeszcze inne przeszkody terenowe.
Środowisko akademickie, środowisko naukowe, kiedy no, to zostało opublicznione, doszło do wniosku, że nie można tego tak zostawić, dlatego że jesteśmy zobowiązani ślubowaniem, jaki każdy składa przy ślubowaniu doktorskim, że będziemy dociekać prawdy, każdy w swojej dziedzinie wiedzy i tą prawdę będziemy przekazywać. Co za tym idzie, postanowiliśmy rozpocząć coś, co się określa na Zachodzie jako śledztwo akademickie. Chcieliśmy, żeby instytucje oficjalne nauki również wsparły to śledztwo, ale uchyliły się od tego. Co więcej, odmówiły wszelkiej pomocy. Zwracaliśmy się o pomoc najpierw do Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Odmówił nam, argumentując, że nie ma możliwości, nie ma finansów, nie ma lokalu, organizacji. Wobec tego o możliwości finansowe zwróciliśmy się do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które przeznacza środki na wybrane kierunki badań naukowych oraz do 27 dyrektorów instytutów i dziekanów różnych wydziałów na uczelniach, których nazwie jest słowo mechanika, żeby zechcieli wesprzeć organizacyjnie, udzielić na przykład sali wykładowej na spotkania, seminaria. Nie dostaliśmy żadnego wsparcia, żadnej akceptacji. No i co za tym idzie, trzeba było, po prostu było ten obowiązek, który każdy w ślubowaniu doktorskim złożył, wypełniać w trybie całkowicie społecznym, bez żadnego wsparcia finansowego. Co więcej, po tych wydarzeniach, po tych odmowach postanowiliśmy, że nie będziemy w ogóle przyjmować jakiegokolwiek sponsoringu i dotacji po to, żeby nie dawać pożywki dla oskarżeń, jakobyśmy byli, no państwo wiecie, na pasku, no wiemy co to tam, ale imperialistów i tak dalej. Więc wszystko to, co jest na konferencjach i wszystko to, co jest związane z przygotowaniem materiałów konferencyjnych, jest wykonywane i finansowane wyłącznie z opłat konferencyjnych, jakie każdy z nas wnosi, chcąc uczestniczyć w tej konferencji. Co więcej, trzeba powiedzieć, że uczestnictwo w konferencji jest otwarte dla każdego, ale jeżeli ktoś chce uczestniczyć w konferencji, musi sam wyrazić taką ochotę. Nikogo nie zapraszamy. Każdy, kto jest na tej sali, sam wcześniej musiał wyrazić zgodę i ochotę, żeby tutaj się znaleźć. Wiąże się to z tym również, że dokłada swoją opłatę konferencyjną do finansowania konferencji. Tak jak państwo widzicie, w tej chwili w trzech tych komitetach, Komitecie Inspirującym i Doradczym jest 114 profesorów. W Komitecie Naukowym, który czuwa nad poziomem naukowym, jest 44 profesorów, a Komitet Organizacyjny, który również przygotował dzisiejszą konferencję, liczy 7 pracowników naukowych. Proszę zwrócić uwagę, że wszystko to, co związane jest z badaniem katastrofy lotniczej, a w szczególności tak skomplikowane jak katastrofa smoleńska, jest zadaniem multidyscyplinarnym. To jest paradoksalne, ale specjalność, jaka no, wiąże się na przykład z umiejętnością pilotażu, właściwie tutaj w ogóle jest niepotrzebna. A więc upominanie się o to, żeby tutaj no, byli tylko sami, nie wiem, może lotnicy czy specjaliści od lotnictwa, jest po prostu trochę absurdalne. Cóż oni mogą wnieść na przykład do pomiarów geodezyjnych czy do pomiarów chemicznych? Tutaj są niezbędne wszystkie te specjalności, o których państwo tutaj możecie przeczytać. Ja im wymieniłem tutaj 15. Przy każdej z tych specjalności widać, jakie zadania przed nim stoją. Badanie na przykład szczątków. Badanie zapisów rejestratora. To nie wymaga znajomości prawa lotniczego ani umiejętności nawigacji. Komitety konferencyjne trzeciej i czwartej konferencji są tak skonstruowane, że wszyscy ci, którzy są w komitecie naukowym, podzieleni zostali na 10 takich podkomitetów grup dyscyplin naukowych. Widzimy to tutaj i nie będzie tego odczytywać. Trzeba powiedzieć tak, że każde śledztwo, które dotyczy wydarzeń o charakterze technicznym, wymaga wsparcia poprzez zasięgnięcie opinii biegłych. Konferencja smoleńska nie ma takich problemów, bo jej komitety składają się z osób, które właściwie wszystkie są biegłymi w poszczególnych dziedzinach i ogarniają swoimi kompetencjami wszystkie aspekty techniczne katastrofy smoleńskiej. Słyszymy tutaj, że prokuratura musi się zwracać o opinię, o ekspertyzy do CLKP czy do innych. My tego nie musimy robić. W swoim gronie mamy wszystkich specjalistów, którzy tu są potrzebni. A jeżeli chodzi o ich poziom, autorytet i kompetencje, to może za przykład posłużyć tutaj osoba, na przykład profesora Wiesława Biniendy, który został doradcą prezydenta Obamy, czy też profesora Kazimierza Flagi.
wieloletniego rektora Politechniki Krakowskiej, który jest obdarowany doktorami honoris causa wielu uczelni. Wszystko to, co dotyczy konferencji, zarówno tych, które były już wcześniej, jak i tych, która jest obecnie, jak tych, które jest, są mieszane na stronie internetowej. Tutaj ją widzimy. Ta strona jest prowadzona również w trybie społecznym. Tutaj trzeba podziękowania wielkie złożyć profesorowi Gładyszewskiemu, który jest administratorem tej strony. To jest jego zasługą. Wielka to jest dzieło. W skrócie, co na tych konferencjach żeśmy ustali? Pierwsza konferencja smoleńska to była burza mózgów. Dopuściliśmy tutaj właściwie wszystkie hipotezy. Cel jej Państwo tutaj widzicie. Odbyło się 19 referatów, 220 osób i przyjęto dokument końcowy, który stanowi zobowiązanie do badania w dalszym ciągu tej katastrofy smoleńskiej. Materiały konferencyjne wszystkim bibliotekom w kraju akademickim i instytutowym, również i prokuraturze wojskowej, Biblioteka Narodowa. Druga konferencja smoleńska już posunęła naszą wiedzę znacznie dalej, pozwoliła na odrzucenie hipotez fałszywych. Na zakończenie tej konferencji został sformułowany dokument końcowy, w którym wyraźnie się pisze, że hipoteza Macmillera jest fałszywa, dlatego że jest sprzeczna z niepodważalnymi prawami fizyki i z licznymi dowodami materialnymi. Ten dokument końcowy został wysłany do wszystkich członków wszystkich uczelni technicznych w Polsce z prośbą o to, żeby zechcieli zaangażować senaty swych uczelni w badanie, a jeżeli nawet nie byłoby żadnych, to znaczy, żeby senaty podjęły uchwałę, które pozwoliłyby uczelni podjąć takie badania. Gdyby nie było nawet żadnych środków, to przynajmniej, żeby zorganizowali seminaria, na których można byłoby przedyskutować dotychczasowy dorobek konferencji. Niestety nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi pozytywnej i żadna uczelnia nie włączyła się do tych badań. Trzecia konferencja już posunęła naszą wiedzę jeszcze dalej i tak naprawdę pozwoliła ona na ustalenie faktycznego przebiegu wydarzeń. 19 referatów, ale ich waga naprawdę ogromna i trzeba powiedzieć, że coraz więcej te konferencje mogły być w coraz większym stopniu mogły być obserwowane na bieżąco. Tą trzecią konferencję obserwowało już 300 tysięcy widzów przez internet i telewizję. Jak tutaj Państwo widzicie, mnóstwo również wejść na stronę konferencyjną. I w wyniku tych referatów, w wyniku tego, co ustaliły te trzy konferencje, a zwłaszcza ta trzecia, został sformułowany dokument, który Państwo macie w swoich programach również. On jest zatytułowany Co wiemy o przebiegu katastrofy smoleńskiej jako wstępne podsumowanie konferencji smoleńskiej. Dwa słowa o aspektach technicznych. Po pierwsze, katastrofy lotnicze można podzielić na dwojakiego typu. A więc takie, które związane są z tym, że samolot w całości uderza w ziemię i rozbija się w wyniku uderzenia w ziemi. Trajektoria szczątku wtedy jest pozioma. I takie, w których rozpad samolotu następuje w powietrzu. I w związku z tym szczątki tego samolotu po rozpadzie spadają według krzywych balistycznych w taki sposób, że mogą wpaść między drzewa, mogą się powiesić na gałęziach tych drzew i mogą spocząć również na zabudowaniach. A więc spadają od góry. Jest to kryterium, które bardzo łatwo pozwala na rozróżnienie typu katastrofy. Dodatkowo można podzielić dwa te typy według tego, czy eksplozja towarzyszyła katastrofie, czy nie. A więc mamy cztery takie podkategorie. Hipoteza Macmillera jest wielce złożoną pod względem, powiedziałbym, samej koncepcji technicznej. Po pierwsze składa się z pięciu takich etapów. Po pierwsze zakłada, że odbywał się w jakiś określony sposób lot samolotu do uderzenia w brzozę. Po drugie zakłada, że nastąpiło uderzenie w brzozę. Po trzecie zakłada, że według określonej trajektorii lot samolotu odbywa się między brzozą a uderzeniem w ziemię. Po czwarte zakładał, że nastąpiło uderzenie w ziemię i wtedy jego dezintegracja. I po piąte zakłada, że w jakiś sposób określony odbywał się lot poszczególnych już fragmentów od punktu uderzenia w ziemię do docelowego punktu.
Otóż każdy z tych punktów jest możliwy do zweryfikowania metodami naukowymi. Każdy musi spełniać prawa fizyki, a co więcej, musi być również zależność, spełniona zależność przyczynowo-skutkowa. Jeżeli samolot nie leciałby według tej trajektorii, którą założono, to by nie mógł uderzyć w brzozę. Jeżeli by nie mógł uderzyć w brzozę, to nie mógłby stracić tego, czyli tak dalej, i tak dalej. Weryfikacja tego jest wobec tego stosunkowo prosta i weryfikacja wszystkich tych czterech pierwszych etapów została przeprowadzona przez wiele osób. Wszystkie wyniki, jakie uzyskano, świadczą o tym, że każdy z tych etapów jest fałszywy. A więc również i zależność między nimi też jest fałszywa. Nie będę wchodzić w szczegóły. Ważne jest, że wszystko to, co w wyniku tych referatów mogliśmy ustalić, sprowadza się do takiego stwierdzenia, że hipoteza Macmillera jest fałszywa, gdyż każdy z jej etapów jest sprzeczny z powszechnie znanymi prawami fizyki i niepodważalnymi dowodami rzeczowymi. A katastrofa smoleńska miała całkiem inny przebieg. I ten przebieg głównie nas powinien interesować. Ale przecież trzeba zwrócić jeszcze uwagę na rzecz jedną. To dochodzenie w sprawie katastrofy smoleńskiej, postawienie tej hipotezy stanowi jedyny przypadek w historii lotnictwa, gdy o przyczynach katastrofy orzeczono bez badania wraku i bez badania ciał ofiar. To jest coś niezwykłego. Myślę, że to jest kompromitacja, jakiej żadna inna komisja badająca przypadki katastrofy lotniczej nie doznała. Popatrzmy tylko jeszcze na kilka takich slajdów. Po pierwsze, jeżeli to jest katastrofa typu 1A, więc samolot uderza w całości o ziemię i się rozpada, no zawsze musi się rozpaść w ten sposób, że podzielony będzie prostopadle do osi samolotu. Tu mamy liczne katastrofy, również katastrofy samolotów TU-154. Wszystkie przypadki w historii lotnictwa, a jest ich odnotowanych kilkadziesiąt tysięcy. Jeżeli to była katastrofa typu 1A, ten samolot w ten sposób się rozpadał i nie mógł się rozpadać inaczej, dlatego że o tym decydują prawa fizyki. Gdyby to była katastrofa z eksplozją, to tak jak tutaj widzimy w przypadku katastrofy w Narita, na lotnisku w Narita, samolot uderzył w całości w ziemię i wówczas podzielił się prostopadle, a potem nastąpiła eksplozja na oczach świadków i wtedy po prostu nastąpiło rozerwanie kadłuba wzdłuż. Jak wygląda konstrukcja powłokowa cięgłościana, kiedy ją uderzać z zewnątrz? No widzimy na przykład tutaj, może baraciona zginana czy wgnieciona. Jeżeli natomiast rozerwana jest na skutek wewnętrznego ciśnienia, no wygląda tak jak ten zbiornik. I tu znowu to zdjęcie naszego TU-154 leżącego na lotnisku w Smoleńsku. Widzimy, jak wygląda jego kadłub. No i dla porównania właśnie te dwie puszki piwa, jedna zgnieciona, druga rozdarta, które posłużyły po prostu za powód do śmiechu bardzo wielu dziennikarzom, którzy musieli dbać o tak zwaną poprawność polityczną. Ja zawsze podkreślam w takich sytuacjach, jeżeli się pokaże to dziecku, ja to sprawdziłem, pierwszoklasista nie miał problemu z rozróżnieniem, która puszka jest zgnieciona, a która rozrywana. Ale niektórzy dziennikarze mają tą trudność. Proszę Państwa, pierwszy dokument, jaki powstał w języku polskim, w Smoleńsku, to jest dokument sporządzony przez polskich archeologów w październiku. Biegli i prokuratorzy, którzy pojechali w kwietniu 2010, nie sporządzili żadnej notatki, żadnego szkicu, żadnego planu, żadnego dokumentu, nic. Pierwszy dokument polski powstał w październiku i został sporządzony przez archeologów. Po tym, kiedy już Rosjanie bardzo skrzętnie wyzbierali wszystkie odcinki, wszystkie szczątki, jeszcze wtedy archeolodzy znaleźli 30 tysięcy szczątków, a szacunek, jaki przeprowadzili, prowadzi ich do wniosku, że zalega tam w Smoleńsku 60 tysięcy szczątków. Dowody rozstrzygające. Interes podejrzanego zawsze skłania go do ukrywania dowodów winy i tworzenia dowodów niewinności. To jest zupełnie naturalne, nie ma się co dziwić. A więc w przypadku katastrofy smoleńskiej trzeba rozdzielić wszystkie dowody, jakimi dysponujemy, na te, które były zależne od strony rosyjskiej i na te, które od niej nie były zależne. Wśród tych dowodów, na które strona rosyjska nie mogła mieć wpływu, są również dowody, które określa się jako rozstrzygające.
one określają, że przebieg wypadków mógł być tylko jeden i wykluczona jest jakakolwiek inna możliwość. To są dowody rozstrzygające. I do takich dowodów należą przede wszystkim deformacja szczątków i dyslokacja szczątków. Wszystkie referaty, jakie były na konferencjach, niezależnie od dziedziny wiedzy, jaką reprezentował referent, zawsze po prostu układają się w zgodną całość. Ale ja pokażę tylko dowody rozstrzygające, te, które niezależnie od wszystkich innych dociekań od razu pokazują, co tam się stało. Po pierwsze, deformacja kadłuba. Widać, że ten kadłub został rozerwany w ten sposób, że burty i sufit zostały wyrzucone na zewnątrz. Jeżeli ktoś po prostu będzie twierdzić, że ten samolot został zgnieciony na skutek uderzenia w ziemię, to tylko się po prostu może skompromitować. I dyslokacja szczątków. Dyslokacja szczątków jest pokazana na tym przezroczu, na tym slajdzie. I proszę zwrócić uwagę, że szczątki zalegają na dystansie 500 metrów. Pierwsze szczątki są jeszcze przed brzozą Bodina. A szczątki, które są w głównym wrakowisku, również szczątki ofiar, znajdują się wcześniej, nim rzekomy ślad pierwszego kontaktu samolotu ziemnym według raportu Macmillera miał miejsce. Popatrzmy, jak wygląda ta dyslokacja pozioma. To jest 8 takich stref, można to inaczej również podzielić. W strefie tej pierwszej, jeszcze przed działką Bodina, znajdujemy na przykład napęd interceptora, czyli środkowej części lewego skrzydła. Środkowej części, nie krawędzi natarcia. To nie jest część, która z przodu samolotu jest mogła uderzyć w coś. Ta część jest w środku skrzydła. Ona się znajduje jeszcze przed tą brzozą Bodina. W strefie drugiej, to jest ta końcówka lewego skrzydła. Jeżeli popatrzymy na tą krawędź przecięcia, to dla mechaników jest jasne, że skoro to zostało odcięte w powietrzu, a więc nie na ziemi, to nie może to być odcięte piłą. I jedyna możliwość od takiego odcięcia to jest pasek detonacyjny. Nie ma innej możliwości. Strefa trzecia, to jest jeszcze przed ulicą Kutuzowa. Wielkowymiarowe fragmenty poszycia, głównie lewego skrzydła. Strefa czwarta, to jest pas leśny tuż za ulicą Kutuzowa. Tam leżą już fragmenty usterzenia, ale jednocześnie fragmenty podwozia, a więc jednocześnie najwyżej położone elementy i najniżej położone w konstrukcji samolotu. No musiały być oddzielne przyczyny, które po prostu tak różne części oddzieliły. Strefa piąta to jest część lewego statecznika kilkadziesiąt metrów dalej. On się musiał oderwać od reszty jeszcze samolotu, znacznie wcześniej niż główny kadłub. Strefa szósta, jak widzimy, prawy statecznik poziomy ze sterem wysokości. Strefa siódma, stabilizator pionowy z resztkami stabilizatorów poziomy. I ostatnia strefa, strefa ósma, czyli tam, gdzie upadł kadłub. On upadł podłogą do dołu. I podniesienie tego kadłuba, tej resztki kadłuba, zostało sfilmowane. Tu widzimy, ten kadłub upadł w ten sposób, jakoby przygniatał zawartość w kadłubie, czyli pasażerów i fotele. Tam nie ma nic. Jakaś siła wydmuchnęła nie tylko pasażerów, ale i fotele nawet, nim kadłub upadł na ziemię. I dyslokacja pionowa. Zwróćmy uwagę, że na przykład ta lotka została nadziana niejako na drzewa, wobec tego musiała upaść z wysokości znacznie wyższej niż te drzewa i blaszane ptaki. To jest niepodważalny dowód, że katastrofa smoleńska była typu 2B. Trzeba pamiętać o tym, że te części samolotu, jeśli one lecą razem przyczepione do konstrukcji, tak jak cały samolot, lecą z prędkością 1/4 dźwięku, szybkości 1/4 dźwięku. Więc uderzenie w drzewo działa po prostu tak jak ostrzał z karabinu maszynowego. Jeśli one wiszą na cienkich gałązkach, to znaczy, że musiały odpaść co najmniej kilkadziesiąt metrów wyżej, co najmniej kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt metrów wcześniej, żeby na skutek oporów aerodynamicznych wytracić swoją prędkość i nie przeciąć gałęzi, tylko odciąć.
tylko osiądź na nim. To wszystko, co wiemy, wskazuje na jedno. Katastrofa smoleńska jest to tak zwane controlled demolition, czyli kontrolowane niszczenie albo rozbiórka. Technologia, która jest znana od lat i stosowana przez różne firmy w przypadku rozbiórki wielkich obiektów, czy to budowlanych, czy to statków na przykład złomowanych, również i samolotów. Polega to na tym, że zakłada się instalację detonacyjną, która może obsługiwać bardzo wiele ładunków wybuchowych o dobranej wielkości. I te ładunki mogą być odpalone w określonej sekwencji, która może być kontrolowana z dokładnością do 1 milisekundy. To wszystko, co tutaj widzimy, jest ewidentnym dowodem, że tam została przeprowadzona controlled demolition, kontrolowane niszczenie, czyli kontrolowana rozbiórka. Po kawałku ten samolot rozebrano wtedy, kiedy on był w powietrzu. To wszystko, co mogliśmy ustalić, składa się jednakże na przebieg. Wiemy po prostu, jaki był przebieg. Mogą być tam jakieś szczegóły jeszcze uściślone. Nie ma to znaczenia. Przebieg wiemy, jaki był. Odrębną sprawą są natomiast przyczyny. Otóż trzeba dalej prowadzić badanie, żeby ustalić te przyczyny. I nie ma wątpliwości, że tam została założona instalacja detonacyjna, ale do ustalenia pozostaje, kto ją założył i kto go do tego skłonił. Dziękuję. Dziękuję panu profesorowi.